Dzień dobry Państwu, Mati z salonu, kolejna część. Dzisiaj bardzo fajny odcinek z bardzo fajnym samochodem w wersji bardzo fajnej. Zanim pokażę film, mam do Państwa dwa apele pomocowe. No słuchajcie, pierwszy apel to muszę swój biznes tutaj rozkręcić oraz zaapelować o subskrypcję. A druga sprawa jest apel o pomoc dla Andrzeja. Andrzej zbiera na remont, zbiera na to, żeby mógł wrócić. Pomóżmy Andrzejowi, a teraz zapraszam serdecznie do obejrzenia naprawdę fajnego filmu o Golden Season. Ja myślę, że nie ma w internecie, właściwie nie ma na YouTubie tak przedstawiającego Matiza Golden Seasona. To jest najlepszy egzemplarz w Polsce. Zapraszam na film. Witam serdecznie. Matizik Golden Edition 2003 rok, po roku użytkowania. Golden Edition. Czym się wyróżnią? Najważniejsza rzecz. Żelowa nalepka. Złote felgi. Oraz złote wnętrze. I złota obudowa tablicy. Tu wszystko. Totalny golas, jak wersja Friend. Bez wspomagania, bez elektryki, kompletnie nic. Kupiony z przebiegiem 85-400, zdaje się, aktualnie 91-100, czyli te 5,5 będzie przejechał uczciwie w ciągu roku. Co było zrobione? Przede wszystkim, jak to po zakupie, świece, kable wysokiego napięcia, filtr powietrza, wiadomo. Potem olej, następnie co tam było do zrobienia w nim, filtr paliwa wymieniony, wymieniony olej w skrzyni biegów, zamieniony na ATF do automatów. Skrzynia chodzi perfekcyjnie na tym, zero problemów z jakimkolwiek wrzucaniem biegów. Nowe oponki letnie. Właśnie jedziemy po zimowo. A tak poza tym, no cóż, no wiadomo, płyn do chłodnicy wymieniony, taka podstawa wycieraczki, czyli nie był w złym stanie aż tak bardzo, nic się z nim nie działo. Zrobiona konserwacja świeżo podwozia. Tak to sobie wygląda, a jeździ jak każdy Matiz. Czyli dobrze. Co do zrobienia? Do zrobienia mały purchelek, co on pokazał na progu. Właśnie jedziemy też to obejrzeć, bo blacharza, elektronika, będziemy działać. Poza tym kompletnie nic. No i zmiana tych opornik na zimowe. Co tu więcej opowiadać o nim? No, kupiony był trochę na wariackich papierach. Zakup impulsywny totalnie. Poleciałem do Krakowa, wysiadłem na lotnisku, poszedłem na stację benzynową. Tam już czekał sprzedający. Dałem kasę i wróciłem z Krakowa do Malborka w nocy. Bez najmniejszego problemu.
Oczywiście po drodze dopiero wpadło mi do głowy, żeby sprawdzić, czy olej jest. No i oczywiście nie było w silniku prawie oleju w ogóle. Praktycznie dwie butelki litrowe wpadły do silnika. Jak potem się okazało, też sprzedający zapomniał dolać oleju, ale nie zapomniał wyciąć katalizatora. Jest już wspawany, łącznie ze złączem elastycznym. Wszystko na swoim miejscu. No i tak się kulamy na zloty, różne spotkania i po mieście. Bardzo praktyczne autko. Absolutnie nie trzeba niczego więcej do miasta. Może wspomagane dla niektórych. Odwiedził już jakieś spotkanie i nasz zlot Matizów będzie na drugim, jeśli nic się nie zdarzy po drodze. Tu jest ten purchelek. Dziś się nim zajmiemy, albo jutro. Zobaczymy, co blacharz powie. Autko bardzo sympatyczne. Chyba nie ma lepszego auta do miasta. No, może Lupo. Sympatyczny gościu. Środek. Przebieg 91-187. Był pewien kłopot ze spalaniem oleju. Wydawało mi się, że pobiera za dużo oleju jak na przebieg. Od czasu do czasu były potrzebne dolewki. Zrobiłem test uszczelki pod głowicą. Nic nie pokazało. Wszystko dobrze. Zacząłem od jakichś 3 miesięcy używać Arch Oil, dodatek do benzyny. I po tym czasie muszę Wam powiedzieć, zero zużycia oleju. Absolutnie nic. Polecam. Sprawdzony. Nawet chociażby profilaktycznie. No to jedźmy. I cyk. Nowe budki założone. A, nawet nowe śrubki. Boże. Patrzyli się na mnie jak trochę na... Ale za to chwalili. Że już dawno nie widzieli takiego Matiza zrobionego. Są nowe laczki, zimowęce, letnie schowane, zaraz będą. No dobra, ale jedźmy w odwiedziny.